Bierzemy się i działamy nad tym silnikiem. Tak jak już Wam mówiłem, silnik Odery 200, siadamy i działamy nad nim. Także zapraszam. Dobrze, słuchajcie, zanim przejdziemy do filmu, chciałbym poświęcić kilka minut na zareklamowanie kogoś, kto mega mi pomógł, mi i Wam. Gdyby nie Pan Marek z tej firmy, nie byłoby dzisiaj żadnego odcinka. Co się wydarzyło po kolei? Czwartek, godzina 18:30, kamerze GoPro wysypała się karta SD. I to mega się wysypała na tyle, że tylko można było zrobić format tej karty, nic więcej. Zostało utracone 236 GB materiału. Między innymi ten, który zobaczycie za chwilkę. Obdzwoniłem pół internetu z tymi całymi odzyskiwaniami danych i tak dalej. Słuchajcie, ja się na tym nie znam kompletnie, ale szukałem ratunku gdziekolwiek, żeby ktoś mi pomógł odzyskać te dane, no bo naprawdę uważam, że materiały są całkiem fajne, żeby Wam pokazać, tym bardziej, że zacząłem montaż tego silnika w L200 i chciałbym Wam pokazać krok po kroku, śrubka po śrubce, jak sobie wykonać taki remont silnika. W połowie silnika okazuje się, że niestety wszystkie dane zostały utracone. Po wykonaniu 7 telefonów, gdzie nikt nie odbierał, trafiłem właśnie na ten numer telefonu, który widzicie w tej chwili. Odebrał Pan Marek, poprosił, żebym włożył kartę SD do komputera. Ja będąc w pracy nie byłem w stanie. Umówiliśmy się na godzinę 21. Przyjechałem do domu szybciutko, piąłem kartę, oczywiście przez kabel do kamery. A Pan Marek mówi, że niestety, ale ta karta musi być centralnie włożona do komputera przez jakiś slot. Więc takiego slotu nie posiadałem, musiałem podjechać do brata. No i w zasadzie wyszło godzina 22, gdzie karta znalazła się w komputerze. Pan Marek zdalnie wszedł w mój komputer i zaczął odzyskiwać te dane z tej karty. Oczywiście trwało to dosyć długo. Do spokojnie pierwszej w nocy żeśmy siedzieli na łączu telefonicznym. Mega pozytywny człowiek, mega. Słuchajcie, odzyskał wszyściutkie w 100% dane z tej karty. Mało tego, tą kartę jeszcze naprawił. Powiedział mi, dlaczego to wszystko się wysypało. A wysypało się dlatego, że chciałem dla Was szybko nagrać pewne ujęcie. Wyjąłem momentalnie baterię, nie wyłączając kamery, i włożyłem drugą baterię. I w tym momencie po prostu wysypało mi całą kartę. Ale wracając do Pana Marka i jego strony, słuchajcie, polecam, bo jest to człowiek o złotym sercu, uważam. Tutaj macie wszystkie dane tej firmy. Jeżeli będziecie mieli jakikolwiek problem z danymi, które utracicie, nieważne na jakim nośniku, naprawdę polecam z czystym sumieniem zapoznać się z tą firmą i zadzwonić sobie do Pana Marka. Dlaczego chcę pokazać tą stronę? I dlaczego ten człowiek jest o złotym sercu? Po godzinie pierwszej w nocy, jak już odzyskaliśmy te wszystkie dane, mówię do Pana Marka: proszę mi podać numer konta i powiedzieć, ile pieniążków się należy. Słuchajcie, usłyszałem słowo tylko takie: proszę mi tam rzucić tylko jakąś opinię na Google'ach i życzę spokojnej nocy. No po prostu człowiek mega. Takich ludzi naprawdę powinno się szanować i doceniać. I bardzo bym chciał, abyście po prostu, jeżeli będziecie w potrzebie, zadzwonili sobie nawet pod ten numer kiedykolwiek. Ta firma działa w całym kraju. To jest reklama bezpłatna. Pierwszy raz w życiu widziałem takie odzyskiwanie danych, aby za pomocą zdalną połączyć się z komputerem i odzyskać wszystkie dane. A nagrywam to tylko i wyłącznie dlatego, że tylko chociaż w ten sposób mogę się odwdzięczyć Panu Markowi za poświęcony jego cenny czas. Także mam taką prośbę, gdy będziecie pisać komentarze, nie komentujcie tego zgryźliwie, bo ten człowiek nie zasługuje na to. Teraz co? Będziemy przechodzić oczywiście do materiału. Zapraszam. Dobrze, słuchajcie. Oczywiście działając nad tym silnikiem trzeba go przygotować. Przede wszystkim przygotować blok. Ja już tu, jak widzieliście, częściowo przygotowałem górę, to znaczy ona jest po szlifie. Zakleiłem. Dlaczego? Dlatego, że chcę zabezpieczyć antykorozyjnie. I tak żeśmy się zastanawiali w ogóle z Marcelem, jaki kolor tu położyć, ale nie będziemy fisiować, damy oryginał, tak jak było to w oryginale, czyli kolor czarny tutaj występował. Jak pamiętacie, tutaj mamy urwaną śrubę od skrzyni biegów i trzeba ją teraz wykręcić. To nie jest tak, że poza kamerą, ale uwierzcie mi, puknąłem ze dwa razy, ona już sobie sama zaczęła odchodzić. Nie zawsze Wam to tak pójdzie łatwo i przyjemnie.
Dobra, jak ona już tyle idzie nam, to powinniśmy to szczypcami już wykręcić. Nieraz trzeba grzać. Najlepiej przyspawać jest wtedy nakrętkę tutaj. O. No bo wiecie, nie zostawimy takiego chłamstwa. Jeżeli się zajmujemy już całym silnikiem, no to robimy cały silnik. Mamy wykręcone. Dobra. Co następne? No to musimy zabezpieczyć te elementy, których nie chcemy polakierować na tym silniku. Ja to zabiorę stąd. Takie rzeczy jak... O! Siedzi, tu lecisz. Takie elementy, dajmy na to, jak tutaj te gwinty, które tu widzicie. Nie wiem, czy to widzicie teraz, czy nie. Zapytamy się dalej. O, tutaj mamy gwinty w tych miejscach i to trzeba zabezpieczyć. Tak samo tutaj zabezpieczamy to wszystko, dlatego że no nie w każdym miejscu jest pożądany lakier. Tak? Na gwintach na przykład naprawdę nie jest pożądany, dlatego że jeżeli śruba będzie ciężko chodzić, to możemy doprowadzić do tego, co właśnie przed chwilą wykręciłem. Także ja biorę, przygotowuję ten silnik. Blok silnika, przepraszam, blok. I co? Za chwilę się pewnie zobaczymy. Dobrze, słuchajcie, te płaszczyzny, które tutaj przychodzą, te śruby i różne elementy podzespołu silnika już zostały oczyszczone. Pokażę Wam na jednej, na przykład. O, tak o, zostały oczyszczone. Zabezpieczamy ją. I będziemy się bawić teraz w wycinanki. Także jak ktoś lubił plastikę, no to zapraszam. Trzynasteczki już widzę, więc... To tylko już jest to. Dobrze, mamy wyklejankę zrobioną. I co? Walczymy nad tym, żeby teraz wziąć i to pomalować. Słuchajcie, kolor idzie czarny, tak jak w oryginale. Także nie będziemy tutaj fisiować, bo na początku był pomysł na czerwono, potem coś, jakiś inny kolor miał wpaść. Ale malujemy na czarno, tak jak to być powinno.
Dobra, jestem trochę szalony. Marcel pojechał po części do Skody. Do Forda. Do Forda Fiesty, tak. Pojechał po części do Forda Fiesty i zostawił mnie samego. Więc zaszalałem i polakierowałem blok silnika. A jak? A wygląda tak. Miał być czarny, słuchajcie. Miałem czarną farbę, miał być czarny, ale wyszedł taki. Co wy na to? Zrobimy jakiegoś shorta z tego i zobaczymy, co powiecie. Coś gdzieś jeszcze ominąłem? Tu jeszcze ominąłem. No dobra. To co, silnik się prezentuje mniej więcej tak. Jeszcze podklejam resztę naklejek. Mam nadzieję, że właściciel nie będzie zły. No dobra, to co? Mamy blok gotowy do montażu. A prezentuje się tak. No sami powiedzcie, kto będzie miał silnik w takim kolorze? Nikt. Tylko L200. Proszę bardzo. Cyk. Nawet numery są silnika. O. Dobra, to co? Blok mamy. Czekamy, aż wyschnie i zaczynamy go uzbrajać. No teraz jeszcze miskę. No miski już nie pomalujemy na ten kolor, miskę na pewno już pomalujemy na czarno. No nie? Tak jest. Dobra. Odstawiamy, niech wysycha do jutra i jutro go składamy. O, baterii koniec. Ale jeszcze spróbujemy naciągnąć na tej baterii coś. L200, składamy L200. Co teraz robię? Słuchajcie, no na pewno... Na takim długim kiju jest. Dobra, na pewno co robię, to tutaj moczę tłoki. Używam oczywiście valve cleanera. Słuchajcie, miałem tutaj wykonać wam ten test. Raz, że się spieszę, bo chciałbym jak najszybciej ten silnik poskładać, a dwa. Jest już tyle tych testów wykonywanych na kanale. Może jak będzie kiedyś więcej czasu, to wykonamy taki test. Zobaczcie, ja go zapsikałem dosłownie 5 minut temu. Zobaczcie, jak on wygląda, jak wyglądają tutaj rowki na pierścienie. Po prostu się świecą. No oprócz tego, tak, ten jeszcze musi odmoknąć. Kładę sobie tylko taki tłok, spsikuję go lekko. I go zostawiam do namoczenia. Niech on się tutaj moczy, niech się praży. A teraz idziemy oczywiście składać dalej rozrusznik. Dobra, pierwszy tłok. Pierwszy tłok mam wyczyszczony. Możecie zauważyć, wyszło to naprawdę fajnie. Słuchajcie, jestem mega szczęśliwy, że tak ładnie to wyszło. Wszystkie się pierścionki fajnie kręcą. Luźniutko. Tak, mamy luzik. Super. Jak widzicie, wyszedł naprawdę zacnie. To czarne, które tutaj widzicie, to on ma mieć takie odbarwienie. To jest jego konstrukcja taka sama jak tutaj w tym miejscu. Także pewnie tam już shorta wrzuciłem. A wiecie, że shorty są tylko minutowe. W minuty nie jestem w stanie wam nic wytłumaczyć. Dobra, także mamy go ładnie wyczyszczonego. Teraz dla porównania pokażę wam na przykład jakiś tam pierwszy lepszy z brzegu, jeszcze nie wyczyszczony. Wygląda w ten sposób. Proszę bardzo, tu mamy tyle nagaru. Pierścienie niektóre stoją. A może akurat nie na tym, ale... Niektóre sobie stoją, nie chcą się
ruszać. Zobaczcie, ile tam jest w gniazdach na garu. Okay. Teraz tak, ja zawsze używałem tego przyrządu, tego tak zwanego skrobaka, no i jechałem z koksem. Słuchajcie, jeden pełny dzień zawsze mi zajmował na 4 tłoki, ale powiem wam tak, to nie jest teraz reklama, naprawdę. Ten, który robił tłoki, który czyścił tłoki, niech se użyje chociaż raz to. To jest drogie. To jest naprawdę drogie w porównaniu do innych środków, to jest mega drogie. Ale robi pełną robotę. Zobaczcie, mam tu taką panienkę. Biorę sobie środek. Zapryskuję go. Zostawiam na parę tam minut. Nie wiem, z 10 minut go zostawiam. Niech on tutaj się odmoczy. Robimy sobie to tak. Teraz tu wyżej to ustawię. No i jeszcze jedna rzecz. Gryzie, śmierdzi. Ten środek po prostu śmierdzi. Zobaczcie tutaj do wnętrza, jak to ładnie czyści. Ja go sobie w ten sposób biorę. O. O. Zapsikuję i zostawiam go do tego, żeby odmokło. Odmokło to wszystko. Ale daje. Co takim, kurde, dziwnym smrodem daje. Nie daje to żadną taką chemią kwasowości, bo nie jest to na bazie kwasu, jak widzieliście na tym tłoku wyczyszczonym już. Nie odbarwia aluminium, co jest bardzo ważne. W ogóle nie odbarwia. Nic. Te wszystkie chemiczne rzeczy odbarwiają. Ja sobie później biorę taką szczotkę i sobie szczotkuję w ten sposób dookoła. Zobaczcie. Tutaj w to gniazdo, co on robi. Mam nadzieję, że to widać. Tutaj mamy gniazdo olejowe. Po prostu to czyści. I tak w ten sposób zajmuje mi z 20-25 minut wyczyszczenie całego tłoka. Zobaczcie, to pięknie schodzi. Dobra, ja to biorę się, wyczyszczę wszystkie i się zaraz widzimy. Także co mogę powiedzieć, mega ułatwia życie i robotę. Dla tych, co czyścili, powtarzam jeszcze raz, co czyścili tłoki, to wiedzą, o czym ja mówię. To jest po prostu najgorsza robota przy silniku, czyszczenie tłoków. Nie ma gorszej. No i sami zobaczcie. Piękny tłok, co? No mnie się podoba bardzo. Wreszcie robota jest przyjemna. I mamy drugi tłok wyczyszczony. Bajka. Ten, a ten. Jest różnica, co? Naprawdę, powiem wam, robi robotę.
Dobra, następny sobie ląduje do namaczania. I tak jeszcze dwa tłoki. Słuchajcie, pokażę Wam, jak zmontować pierścienie. Jeden specjalnie założę odwrotnie, żeby Wam pokazać, jakie to ma duże znaczenie, montaż pierścieni. Na tym już gotowym tłoku Wam coś pokażę. Tutaj mamy pierścień olejowy. Tutaj mamy następny pierścień zgarniający i następny kompresyjny. O, i teraz zobaczcie, jak te pierścienie są tu wsadzone, to tak naprawdę, jak przejedziecie palcem tu po tym obrzeżu, to te pierścienie mają Wam się w tych rowkach schować. Dosłownie, jak weźmiecie paznokciem, to macie uderzyć o tłok, a nie o pierścień. One mają być schowane. Dlatego, jeżeli kupujecie nowe pierścienie, że ja wiem, że jak kupicie sobie nowe pierścienie, no to macie na górze taki napis, już Wam pokazuję, gdzie jest tu na przykład pierścień, mam tutaj taki pierścień i na każdym pierścieniu z której strony będziecie mieli napis top. Ja osobiście powiem Wam tak, nigdzie nie znalazłem żadnej informacji i nie znajdziecie informacji na żadnym YouTubie, na żadnym internecie. Nikt nie pokazuje, jak stare pierścienie założyć poprawnie. Bo można go założyć tak, można go założyć tak, a ja Wam pokażę, co się stanie, jak go założymy odwrotnie, niż być powinien. Dlatego Wam pokazuję właśnie te gniazda pierścieni, tutaj, o. Nie ma znaczenia, w którą stronę byście nie obrócili, to jak dopchniecie sobie lekko palcem, to te pierścienie mają idealnie siedzieć. One, Wy tego gołym okiem tak nie zobaczycie, no chyba, że macie wprawne oko. Gołym okiem, no ja widzę na przykład, no nie będę mówił, że ktoś inny jest ślepy, przepraszam, ale gołym okiem zobaczycie, że ten pierścień przykładowo uszczelniający, on jest pod kątem. On jest delikatnie, tu ja nie wiem, czy kamera to chwyci, ale on, jak to jest pierścień, tył pierścienia, to on jest lekko pod kątem. I teraz on musi być ustawiony grubszą częścią na górze, tą cieńszą częścią na dole. Co się stanie, jeżeli go odwrócimy? Zaraz Wam pokażę. Możecie zarżnąć, że tak powiem brzydko mówiąc, silnik, zatrzecie silnik. Złożę te tutaj pierścienie. Czekajcie, ja mam tu przyrząd taki do zakładania pierścieni. Ja nie lubię tego przyrządu, nie wiem jak Wy, inni mechanicy. Tu mam taki przyrządzik do montażu tych pierścieni, ale ja powiem Wam szczerze, albo nie lubię, albo nie umiem tego używać. Wolę to rękoma zakładać. Dobra, najpierw bierzemy pierścień olejowy, czyli najpierw musi wjechać tu sprężynka. W to miejsce Wam wjeżdża. O, proszę bardzo, jest sprężynka. Teraz bierzemy ten pierścień, nie, przepraszam, ten, tu z takim rowkiem, tak, to jest olejowy. Nakładamy go tutaj sobie, mam nadzieję, że Wy tam coś widzicie, nakładamy go sobie. No oczywiście trzeba być ostrożnym, bo pierścień lubi pęknąć. Jak pęknie, no to już nic innego nie zostaje, jak wymiana na nowy. Ale jak będziecie się delikatnie z tym obchodzić, to spokojnie sobie dacie radę. No ten akurat pojazd ma o tyle przechlapane, że on ma bardzo twarde te pierścienie. No tak jak mówię, to są oryginały. Zobaczcie. Jeżeli jest poprawnie wsadzony, to ten pierścień będzie Wam tutaj tak dolegał. Założę jeszcze następny i na ostatnim założę go specjalnie odwrotnie. Dokładnie ten, to jest ten. Tego jeszcze założymy normalnie. O, zobaczcie, on jest tak twardy. Że aż strach, że on pęknie. Dlatego ja go wolę palcami delikatnie ponakładać, niż ma mi się uszkodzić. Wskoczył nie tam, gdzie trzeba, ale to nie szkodzi. Już. Gdzieś to miałem, ale nie mam. Ktoś się nie boi pożyczył. Dobra,
Drugi też mam założony, tak? I to jest, pamiętajcie o tym, co wam mówiłem. Że te pierścienie mają się wam tak naprawdę w tych rolkach schować. Jeżeli go sobie w ten sposób obrócicie, o, to on ma tutaj być schowany. On nie ma prawa wystawać wam poza tłok. Nie ma znaczenia, czy go tak obrócicie, go wciśniecie. Oczywiście pierścień ma bardzo luźniutko tutaj chodzić, dlatego czyści się bardzo. Ważne jest wyczyszczenie tych rowków z tego nagaru, bo jeżeli on tu będzie się przycinał, no to on wam się zapiecze. Dobra. I teraz weźmiemy ten pierścień, który powinien być tak zamontowany, ja go zamontuję odwrotnie. Strach w tyłku, że one pękną. I teraz zobaczcie. Specjalnie zamontowałem go odwrotnie, żeby wam to udowodnić i pokazać. Widzicie? Ten jest schowany, ten jest schowany. Tego dociskam, jakbym mógł młotkiem tulać, a on nie schowa wam się. Wystaje poza. Widzicie? I on wam się tu wtedy zakleszczy. Tak? I nie daj Boże, on wam się krzywo tu gdzieś zakleszczy, nie wiem, przyłapie go z jednej strony czy z drugiej, będzie odstawał i momentalnie zaczniecie rysować i uszkadzać cylinder i on wam się oczywiście zapiecze. Ja go wyciągnę, zobaczcie jeszcze raz, o, proszę bardzo, widzicie, tyle ile mogłem dopchnąć palcem, dopchnąłem i tu jest rant. Nie ma prawa być tego rantu, dlatego on jest tak z klina zrobiony. Ja już go demontuję i wam pokażę teraz, jak go obrócimy. Mam wyjęte, szczególnie ten kompresyjny jest tak twardy, że naprawdę trzeba uważać na niego. Obracam go teraz przy was. Spróbuję go tak nasunąć, żebyście widzieli, że ja go w ten sposób nasuwam. No, ale nasuń ty mi się tutaj. Dobra. O. I teraz zobaczcie. Jakbym go nie ułożył, widzicie? On siedzi po prostu w swoim gnieździe. O! Oczywiście luźniutko sobie chodzi, bo ma bardzo luźno chodzić. I on ma się cały wam chować tutaj w to gniazdo. Pamiętajcie, to właśnie ma bardzo duże znaczenie. Jak moim zdaniem pamiętam, kiedyś jeszcze za łebka szukałem, może teraz już ktoś to pokazał. Nikt tego na całym internecie nie pokazywał i nie objaśniał, o co tu chodzi, gdzie jest top, gdzie nie top. Ten dolny z reguły nie ma znaczenia, czy go włożycie tak, czy odwrotnie. Czyli olejowy ma znaczenie zgarniający i kompresyjny. Te dwa na 100% mają pełne znaczenie. Z tymi się nie spotkałem jeszcze, żeby miały znaczenie. Może jakieś są. Ale tak jak mówię, patrzcie na to, żeby tu o, było gładziutko. Sponsorem programu jest importer płukanek, dodatków do paliw i preparatów czyszczących marki Forte. Dobra, ja już wyczyściłem tłoki. Tłoki są wyczyszczone, są już tutaj zainstalowane. Dlaczego w ten sposób i dlaczego nie ma pierścieni, które ja czyściłem? Słuchajcie. Serio, tak, zamontowałem pierścienie stare, po co? Już tłumaczę. Przede wszystkim po to, żeby zobaczyć, czy tu w tych rowkach one ładnie siedzą. Nie klinują się przede wszystkim, bo to jest bardzo ważne, żeby pierścień się nie klinował. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, po to, żeby wam nagrać, bo nigdzie na internecie nigdy nie znalazłem tego. Jeżeli mam używany pierścień, w jaką stronę, jak go zamontować, którędy, po co i na co. To jest tylko dla was informacja. Oczywiście, że jeżeli tak robię silnik, to nie założę starych pierścieni. Nie róbcie ze mnie już wariata. Naprawdę. Bo w tym momencie uraziliście mnie, no. Jak wam mogło przyjść do głowy, że założę stare pierścienie? Nie. Stare, co założę, to już wam pokazuję. Zakładam na pewno panewki.
Wszystkie, główne i korbowodowe. Dlaczego? Chcielibyście mieć taką panewkę, co? Proszę bardzo. I panewki lądują na pewno stare. To na 100%. To bez żartów, bez niczego ląduje stare. Główne wyglądają tak samo, idealnie. Tłoki, wszystko wyczyszczone, potegowane. Biorę, zaraz zakładam nowiutkie pierścienie. A już Wam pokazuję, że wyczyściłem chyba ze dwa komplety tylko tych pierścieni po to, żeby przymierzać. Raz, a dwa, żeby Wam nagrać i pokazać, jaką stronę założyć sobie ten pierścień. Proszę bardzo, tu mam jeden komplet ten wyczyszczony, tu mam drugi komplet wyczyszczony, tu mam jeszcze następny komplet, tam mam następny komplet. Nie czyszczę ich, bo to nie ma sensu. Mi wystarczyły dwa komplety po to, żeby tylko nagrać. Mam nadzieję, że wyjaśniłem. Zaraz jeszcze nagram shorta, bo oczywiście tam zaczynają się głupie pytania stawiać pod tytułem, no coś to oszalał, stare pierścienie wkładać. No naprawdę bym oszalał, robiąc taki projekt, wkładać stare pierścienie, no to bym musiał być debilem numer jeden. Czy nie chcesz mi nic powiedzieć? Tak fajnie by było, jakby to widziała. To nie tak widzi. A ty tak musisz stać, żeby to widział. Dobra, to tak będę stał. Dobra. Musimy sobie przygotować teraz wnętrze bloku. Przede wszystkim wszystkie te gwinty muszą być wydmuchane, suchutkie. Żadnego syfu. Dlaczego wydmuchujemy te gwinty? Dlatego, że jeżeli będziecie wkręcać śruby, a będzie jakieś tam ciało obce, możecie uszkodzić, możecie urwać śrubę. I to dosłownie wystarczy nawet kapka oliwy. Dobrze, jak już Wam wcześniej wspomniałem, panewki główne i korbowodowe idą stare, ale to już naprawdę idzie stare, dlatego że to są oryginały, które są po prostu jak nowiuteńkie, jak funkiel nówki. Oczywiście wycieramy wszystko do sucha, tutaj ta przylgnia musi być idealnie czyściutka, bez ani paproszka. Panewka też nie może mieć ani jednego paproszka. Tutaj jest zamek, o to jest zamek, nie wiem czy wy to widzicie czy nie, ale muszę pomyśleć, że widzicie czy jak ktoś tam to się mówi. Dobra, nieważne, tu jest zamek, ten zamek, o, wciskacie sobie tego panewkę, macie wciśniętą. Moja szkoła mówi mi tak, pod panewkę nie daję w ogóle oleju. Dlaczego? Dlatego panewka ma stać nieruchomo. Jedni mówią, żeby dawać pod panewkę, drudzy, że nie. Ja nie daję. Dlatego, że panewka tutaj po skręceniu, ona ma stać nieruchomo i nie ma prawa się obracać. I nie chcę jej umożliwiać jeszcze dodatkowo poślizgu, żeby ona mi się tam, nie daj Boże, obróciła. No nie powinna, bo ma zamek, tak? Ale ja już z przyzwyczajenia, tak jak wiecie, te sceniki, co nie mają tam zamka, to tam też tego nie smaruję. Oczywiście tutaj, w tych miejscach smarujemy. Dużo smarujemy. To co, ja idę, wyczyszczę wał i zaraz będziemy sobie wkładać wał. No i oczywiście nie zapominajcie o panewkach, które tutaj przychodzą, żeby osiowość nie była za duża, bo jeżeli jej nie dacie, to będzie Wam wał latał po prostu w poprzek. Tu akurat, żeby to mi się leciutko przykleiło, ja używam w ogóle do smarowania. No i to jest właśnie taka robota. Dobra, trzeba to wycierać teraz ładnie, szybko.
bo nie może być ani grama piasku, piaseczku, nic. Dobra, ja to przemyję benzyną, zaraz się widzimy. Dobra, tamta już umyta. Ja tylko do tych nakładam po to, żeby one się, że tak powiem, przykleiły. Że jak będę nakładał wał, żeby ona mi nie spadała, tak jak przed chwilą widzieliście. Dobra. Tutaj oczywiście jest ich miejsce na samym środku. Po nałożeniu wału. Wał oczywiście mam mieć luz, ale to jakiś tam dozwolony. I tak jak wam mówiłem, ja używam takiego oleju. On jest dosyć gęsty. I smaruję nim sobie te tutaj panewki. O, dobra, wyczyszczę wał i zaraz będziemy nakładać wał. No dobra, mamy tego dziada. Najlepiej jakbym sobie ręki tutaj nie przyczasnął. Byłoby w ogóle super. I teraz tak. Oczywiście ma być wyczyszczone na cycuś, glancuś. Zero jakiegokolwiek paprocha, cokolwiek. Bo przytrzecie to wszystko bardzo szybko. O, dobra, wał mam nałożony. No co, teraz stopy korbowodów. Nie, co ja gadam, jakie stopy korbowodów? Główne stopy wału. Też muszę iść umyć. Dobrze, tu mamy następną panewkę. Zobaczcie, jaka piękna. Nawet ryski nie posiada. Nasuwamy sobie w ten sposób. Tu oczywiście też w zamek. Cyk. Cyk, siedzi. Teraz gdzie ją dajemy? Tu, tu, tu. No mamy jedynka, strzałka, strzałka, strona rozrządu, czyli ona idzie tu. I co, myślicie, że już nakładamy? Nie. No, znowu muszę iść umyć. Dobra, czyli jedyneczka, jak już wiecie, idzie tu. Oczywiście też smaruj, tutaj dużo smaru. Wał ma być utopiony w smarze. Ciach, ciach. Będziemy przyłapywać i za chwilę będziemy to dokręcać odpowiednim momentem. Dobra, i tak robimy z każdą po kolei. Cyk i dwójeczka. I zobaczcie, już bym błąd zrobił. Nie w tą stronę strzałka. O. W tą stronę ma być. Oczywiście przyłapujemy sobie ręką. Żeby nie było, że od razu pneumatem czy jakąś zakrętarką pójdziecie, bo wam co się stanie? Grind się zerwie, tak? Dobrze mówię? Piątka. A piątkę mamy tu. O.
Dobra, to umyjesz jeszcze raz? Lubię wszystko upuszczać. Tu macie ponumerowane 1, 2, tu powinien być 3, 4 i 5. Dobra. Dziękować. Że montaż silnika to jest praktycznie jak operacja. Jeden paproch, jeden syf, jedno ziarenko piasku. No i można powiedzieć, że robota będzie od nowa. Po co to stosujemy ten olej? Żeby start nie był na sucho. W tą stronę. Bo wam się szybko zatrze wtedy. A czemu taki gęsty olej? To jest specjalny olej właśnie do takich rzeczy, do montażu silników. On jest gęsty po to, bo rzadki olej wam szybko spłynie i tak naprawdę się wysuszy. Zanim on, pompa tutaj cieczy, będzie zamontowana, to wszystko będzie uruchomione, to może potrwać jeszcze trochę. No i w tym momencie, jeżeli uruchomicie na suchym, no to go zatrzecie. A ten olej, jak widzieliście, jest taki gęsty, po to, żeby właśnie zrobić już ten pierwszy film olejowy do pierwszego startu. Dobra, to co? Zaraz sprawdzam, z jakim momentem to się dokręca. No i dokręcimy jeszcze sobie wał. Dobra, to co? Lecimy. Pokrywa główna łożyska. Etap pierwszy między 38 a 42 Nm. Etap drugi między 35 a 39 stopni. Działamy. Lecimy. Słuchajcie, nie jest podane nigdzie. Nie, to jest 17. Takie ludzie? Mhm. 17. Ile ustawiłeś? 40? Dobra, czyli my sobie wypośrodkujemy. To jedziemy z koksem. Ktoś się mnie pytał, jak używać klucza dynamometrycznego. Nie ciągniecie na hama, nie zrywacie tego, bo to nie ma sensu. Ustawiacie sobie 40 Nm i pomalutku ciągniecie. Pomalutku, aż będzie klik. Jest klik, mamy 40 Nm. Zobaczcie. To nie sieczkarnia, żeby to ciągnąć na siłę. O, a co to tu? Tak dokręciłem mocno. No. Dobra. I teraz będziemy lecieć stopnie. To jest 40, tak? Mhm. No to lecimy. Jest. Mhm. Jest. Te kątomierze są takie troszeczkę, wiecie, przegwizdane, bo tu muszę mieć przedłużkę, więc Marcel musi mi podtrzymać. A to też dobrze. Będzie mi mówił, kiedy mam 40 stopni. O! Już. Okej. Okay. Już. Okej. Okay. Już. Okej.
Już. Już. Jaczek wezmę stąd, bo będzie mnie tylko tutaj straszył. I też ktoś się pytał, jak to działa. Weźmiesz ten? Kamerę? Spróbuj nagrać, może ci się uda. Wiesz co, ja nie w tą stronę. W tą. O. Marcin tutaj, kręcąc tym, i musi, trzymając to. Trzymając to, tak, na zerze i zaczynamy. 40 stopni, tak? Czyli lecimy sobie. Cyk, wskazówka nam wstyknie. Już. Jest. No to jest taki prosty kątomierz, tak, że wiecie. Prosty, najprostszy, jaki może być. Dobra, to co? Wał mamy skręcony. I to, co wam mówiłem teraz. Kręcąc tu ręką, zobaczcie, ja tylko ręką kręcę. Tak ma być. O. Widzicie? To ma się wam leciuś okręcić. To znaczy, że jest wszystko ok. Dobra. To co? Wał mamy już przykręcony. Zaraz będziemy zakładać tłoki z korbowodami. Ale muszę jeszcze na pewno co założyć? Nowe pierścienie.